Witajcie, z tej strony Odkrywca Radia, który jest właśnie kolejny odcinek z serii Anno 1800 ze wszystkimi DLC. Tak, pamiętacie, w poprzednim odcinku założyliśmy nową kolonię w nowym świecie, która jej zadaniem będzie tak naprawdę uprawa tytoniu, czyli tutaj będziemy wytwarzać cygara, które później będą wysyłane do naszej stolicy i wtedy, kiedy właśnie zapewnimy ostatnią potrzebę naszych mieszkańców, czyli naszych inwestorów, czyli postaci właśnie cygara, no to wtedy będziemy mogli już się skupić nad budową drapaczych chmur. Także to jest taki mój warunek, kiedy możemy rozpocząć budowę drapaczych chmur. Czyli zapewnimy wszystkie tutaj potrzeby i wtedy zaczniemy budowę drapaczych chmur. No, także tylko cygara nam tylko brakuje. Ale też myślę, że chyba zaczniemy powoli robić fabułę w embasie. Mianowicie z kolejnym etapem, a mianowicie... Popłyniemy do Creepera, właśnie cesarza. Getemy. A później dostarczymy tutaj coś pewnie do tego Angrepa, do księcia Kaleb. Czyli do tej twierdzy. Którą oczywiście jak się tutaj zbliżamy, to ona nas ostrzeliwuje od razu. Na dzień dobry. Okej, nasz okręt się wytworzył, bo też budowaliśmy małą flotę naszych okrętów, która będzie potrzebna. Tak samo też wytworzyliśmy tutaj tankowiec, który już będzie potrzebny, aby dostać tutaj paliwo, bo już tutaj taką podstawę gospodarki zrobiłem wtedy. Tylko ta kolejna kwestia, to mam wrażenie, że nam raczej zabraknie troszkę silników parowych, zwłaszcza stali, Tutaj mamy jakiś okręt, który tutaj funkcjonuje na tym obszarze, no to możemy załadować troszkę właśnie stalowych belek, nawet w sumie full, które teraz dostarczymy do nowego świata. Kolejna kwestia to właśnie przyrządek. Z przyrządka bym dostarczył silniki parowe w większej ilości. Bo to też się bardzo przyda. Czyli silniki parowe. Raczej powinno tyle mi wystarczyć. I płyniemy do nowego świata. A tutaj ty popłyniesz do embasy. Też oczywiście po poprzednim odcinku ukończyliśmy kolejny zestaw kulturalny i to był zestaw od zoo. I właśnie to były lasy tajgi. Nie, przepraszam, nie lasy tajgi, a pełne jeziora. No, pełne jeziora to były. Co one nam dawały, a mianowicie lepsza wydajność produkcji przy budynków nabrzeżnych. Czyli na przykład kopania piasku. Lepiej może pracować dzięki temu. Więc to jest bardzo fajny bonus dla nas, bardzo fajny. No i w sumie chyba na razie tyle was ominęło. Czy ja już mogę powoli tutaj wracać do nowego świata? Czyli w pierwszej kolejności co ja może bym zrobił? Czyli bym postawił tutaj jeden i drugi magazyn. Proszę bardzo. Też już od razu chyba przygotuję materiały postaci desek i cegieł. Czyli tutaj popłyniemy. Czyli tak, tutaj potrzebujemy... Nie to, a bardziej bym potrzebował właśnie fabrykę tranu. Chyba, może to jakoś tak bym to wytworzył. Dobrze. Czyli troszkę mamy materiałów. Troszkę tak tutaj wyrównam ten obszar. I tak, po pierwsze, plantacja bananów. Czyli musimy zapewnić podstawę dla naszych mieszkańców. Oczywiście jeszcze ten budynek nie będzie pracował z maksymalną wydajnością, bo jeszcze nie mamy tutaj paliwa. A paliwa nie mamy, bo nie mamy tutaj ropy naftowej. Tylko czy już wkrótce będzie ten ładunek? Aha, będzie już ładunek. Także z tym to już na spokojnie. I tak, kolejna kwestia. Gdzie byśmy chcieli postawić właśnie rynek, czy ogólnie centrum miasta? I chyba wykorzystamy tutajsze miejsce, że tutaj będą mieszkać ludzie, tylko ja jeszcze bym wytworzył oczywiście tutaj remizę strażacką. Tak, na wszelki wypadek. Czy tamte okno dopłynął? Tak, dopłynął tutaj.
To troszkę desek i dużo cegieł. I wracamy. Dobra. No to co, stawiamy pierwszy rynek. Proszę bardzo. I budujemy dzielnicę mieszkalną. Czyli tutaj, proszę bardzo. Teraz troszkę tak tutaj zakręcimy. Proszę bardzo. Czyli teraz potrzebujemy pieszone banany. Czyli nawet jakoś tak bym to tutaj zostawił. Okej, troszkę pieczonych bananów mamy, ale może bym jeszcze jeden zakład wytworzył. Tylko czy to już pracuje? A, zaraz będzie pracowało, no to już w sumie mogę dodać kolejną kuchnię pieczonych bananów. Kolejna kwestia to na pewno będzie potrzebna, mianowicie wytworzenie poncza, czyli farma alpak będzie potrzebna i chyba tutaj będzie hodowla zwierząt na tym obszarze. I potrzebują moją uwagę do ekspedycji zoologicznej. No to wybieramy tą opcję. No i płyniemy dalej. Widzę, że mój okręt wpłynął na miejsce, czyli to ten ze stalą i drugi to ze silnikami parowymi. Dobrze. Czyli tak, farma alpak. A jeszcze bym to może ulepszył. I może na razie tylko tyle wystarczy. Czyli jakieś tam wytwarzanie już będzie. W jakimś tam stopniu. Teraz postawimy sobie szpital. I remizę strażacką. To może nawet tutaj bym dał. Dobrze. Czyli troszkę kolejne domki. I co jest najważniejsze, to właśnie wybudowanie kaplicy. Czyli tutaj kaplica. I tutaj kaplica. A jak nam została? Tak poza tym? Dobra, mamy te materiały. Mamy stal. I jeszcze silniki parowe by się przydały. A, mamy tutaj zadanie od mieszkańców. O, od Oberos. A nie. John Eros. No to robimy zdjęcie. Cyk. Wytwórca cegieł. Aha, czyli zmniejszenie kosztów utrzymania nawet o 100%. Nieprzydatne, zwłaszcza w naszym przypadku, patrząc na nasze dochody. Okej, to miejsce zostawię na razie. Ale postawimy teraz to. Już mamy 80 tysięcy mieszkańców, czyli powoli do 100 tysięcy się zbliżamy. To dobrze. A żeby kolejny poziom profilu, aby dostać za darmo jakby wpływy, no to jeszcze 3000. A tak, kolejne farmy alpak zostały postawione. I chyba pójdziemy teraz po deski i troszkę cegieł. A tutaj popłyniemy właśnie do Izabel. Aby tam wykupić jakąś kartę, która będzie później potrzebna do cygar. To i tutaj brakuje populacji. A, powoli to się rozmnażają. Rozmnażają, czy raczej... W sumie może nawet i też rozmnażają się. Ale tak, tutaj jeszcze bym tylko to wytworzył. Kolejny magazyn, aby troszkę poprawić logistykę. Jeszcze bym to dodał. Gazeta.
Wystawa architektoniczna. Dzieło Bogiego Spokoju. A ta boi narzeka, że nie ma okularów. I dość mocno spada populacja, to jest populacja właśnie od Arktyki. A propos. Bym wybudował jeden okręt tutaj, statek towarowy. Teraz. Tutaj możecie tam wegetować. Jeszcze zobaczmy tylko jak tam towary konsumenckie. Okulary by się przydały. Żarówki. Czyli tak, okulary i żarówki. Czyli wszystko po trochu. Dobra, troszkę mamy. Jak tutaj... Aha, to jeszcze jest na plusie. Jak na przykład to? Tutaj nam brakuje. A my miedzi nie mamy nawet tutaj. Takie właśnie małe ilości są. No to ci hece. Półprodukty? A nie wiem, miesiąc mamy, ale... Nie za dużo. Możemy coś tutaj importować? Na przykład bym chętnie już importował ten zwykły mosiądz, a do tego potrzebujemy ten cholerny cement importować. Aby chociażby to odblokować. Takie jest wymaganie. No dobra, no to będziemy to importować, chociaż mi się nie opłaca. To zrobimy taką podmianę, że to będzie właśnie za ten szampan. Gdzie jest szampan? Towary konsumenckie? Bo jestem chyba ślepy. O, proszę bardzo. Może nawet bym dał do stówki. No. Myśmy szybko to zapewnili. A tą nadwyżkę tego cementu... Co my tutaj mamy? Czekajcie, cementu nie mogę? Nie wiem, co bym tutaj sprowadzał. Może na przykład bym sprowadzał okulary. A tutaj bym dał... A, nie mogę cementu. Czyli nie mogę właśnie cement jakby sprzedawać. Ale mogę u starego Nate'a sprzedawać ten towar, więc... Zawsze to jest jakaś opcja. Ale widzę, że tutaj tak, turyści przybyli na miejsce. Tutaj ekspedycja zoologiczna. Święta pielgrzymka. Zaoferujemy łapówkę może. Tutaj będziemy musieli też uzupełnić płycie prowiant. Ma się tego szampanu. Na kolejną ekspedycję. No to płyniemy dalej. A tak, właśnie... Nowy świat. Tutaj już chyba mamy poziom populacji, dokładnie. Czyli stawiamy domy Oberos. Znaczy, no, Oberos. Tutaj pisze Obera, a ja już na to mówię Oberos i się tak już przyzwyczaiłem. A, czyli to jest idealna wielkość tego budynku. Jeszcze bym postawił... Jakaś tam karta, ale nie aż taka fajna. Jeszcze może bym tutaj postawił posterunek policji. Tutaj kolejne domki. I kolejne domki tutaj.
No, coś tutaj mamy. A, tutaj te deski, co miałem właśnie dostarczyć. O Jezu, nie tak. To teraz tutaj dostarczamy. Czyli tak, co wy tutaj potrzebujecie? Potrzebujecie na pewno tortilli. Czyli tortilla jest tutaj. Czyli na początku kukurydza. To wytworzy tutaj razem z traktorami. Chociaż w tym przypadku to są kombajny. A dobra, to zostało wytworzone. Także to już się wytwarza. To teraz by się przydało właśnie hodowla bydła. Bo wiecie co, jeszcze raz to postawię. Czyli może zróbmy to tak. O, jakoś tak to zrobimy. Ja teraz tutaj. Nie jest to równe? A nie jest to równe. Może dlatego, że to nie jest równe, bo... od tego właśnie powodu. No właśnie. Dobra, czyli mamy już to, czyli hodowla bydła już może pracować. Czyli jeszcze byśmy potrzebowali tortillę. No, także kolejna potrzeba została zapewniona. To może jeszcze byśmy tak zrobili na szybko kawę, chociaż... no niby się opłaca, to chociaż gazeta nie będzie narzekała, że tutaj nie mają kawy. To chociaż tak zróbmy, ale to tylko zrobię jeden budynek, bo ta wyspa nie będzie właśnie pod produkcję kawy, tylko pod produkcję cygar. Czyli taki jeden obiekt powinien nam wystarczyć. Dokładnie. Czyli możemy wytworzyć jeszcze palanie kawy w tym miejscu. Czy kawa została dostarczona? Tak, no to już mamy to załatwione. Więc powoli populacja będzie się rozwijać. To mogę usunąć. A, i tutaj sprawdziłem teraz te receptury. Przedmioty. I coś właśnie do fabryki cygar. O, to jest bardzo dobra karta do fabryki cygar. A flicker of hope. The people celebrate your leadership. We careen into the unknown. Fabryka cygar. O, właśnie tą kartę potrzebowałem. Czyli będziemy przetwarzać deski zamiast układziny. A to jest o wiele lepsza receptura. Mamy tutaj już materiały. Tylko tak, potrzebujemy troszeczkę wpływów, aby to postawić. Czyli bym potrzebował jakąś małą dzielnicę tych inwestorów. A w ogóle jeszcze jedna kwestia to jest taka, że potrzebujemy więcej żarówek. Tylko tak, właśnie tutaj niby mamy to. Czyli kolejne tutaj zakłady już powstaną. I właśnie wytwarzanie żarówek, tylko gdzie bym to ja postawił? Tak się zastanawiam. Gdzie by tutaj najlepiej postawić? A może nawet tutaj?
Tylko tak, żarówka to jest tutaj. Zrobimy to tak. Okej, mam produkcję na pusie, tylko jeszcze bym sprawdził, czy żarniki są na pusie też. A na przykład produkcja szkła? A, jest lekki niedobór. A tu też mi się kończy miejsce. No właśnie. Ale mogę wykorzystać w sumie to miejsce. No i dzięki temu to już ruszy dość sprawnie. Ta ekspedycja za logiczna. Uwolnić Krakena, no to wybieramy tą opcję. Cała naprzód. Kolejna kwestia została załatwiona. To teraz bym wrócił może... O, przy okazji mamy ten okręt. Weź tutaj podpłyń. To jeszcze my tutaj załadujemy ten cały cement. Teraz sprzedamy staremu Knightowi. Ile my jeszcze musimy zdobyć, aby odblokować chociaż to? O, nawet już nie musimy, bo już mamy to. 100 sztuk za 717 miesiącu. Myślę, że tak można zostawić. No, także to już zostało załatwione. Tylko czy się zaktualizowało? Tak, zaktualizowało się. Dobrze. Tamten powoli płynie. Jak tam w Embasie? W Embasie to jeszcze troszkę czasu. O, ekspedycja wróciła. Delfin, orangutan i nestor skalny. Nic nie zdobyliśmy właśnie do zestawu, ale zdobyliśmy dwie, jakby to powiedzieć, legendarne karty. Ale i tak nie mam jak to wykorzystać, bo nie mam wpływów, aby postawić kolejne gabroty. Ale mogę teraz to wziąć chociażby na przykład na ekspedycję botaniczną. On course. No, także płyniemy. Kolejna kwestia to... O, Tobias już robi tutaj hunter, czyli zaraz zdobędziemy troszkę miesiącu dzięki temu. A ty sprzedaj. Także hunter. Proszę bardzo. Teraz zrobimy szlak handlowy, czyli tutaj... będzie szedł... Może nawet ten węgiel troszkę, czyli taka stówka, też będzie stąd szedł troszkę mosiądzu. I co najważniejsze, to jeszcze właśnie alkohol? A, bo ten cały alkohol idzie na handel w ogóle. Ale dzięki temu to patrzcie, jak produkujemy rum. Także Arktykę dostarczymy. Może nie aż tutaj. Tylko właśnie tu. Teraz przylądek. I chcę wybrać właśnie ten okręt, co tutaj jest. Czyli ten. Także płyniesz. Trochę kolejna kwestia zostanie załatwiona. I w przyszłości, jak tutaj osiągniemy kolejny etap populacji, bo tutaj planuję. O, poza tym jest tutaj epidemia. To jeszcze tutaj postawimy kopanie właśnie złota. I tutaj będziemy robić wydobycie złota. Dzięki temu. A, kolejna ekspedycja botaniczna się odblokowała. To chodźmy teraz do Nowego Świata. Aby dokończyć proces właśnie rozbudowy tutejszych farm. Czyli tych plantacji właśnie tego tytoniu. Ale kolejna kwestia to będzie właśnie potrzebne deski i drewno.
Deski to wiadomo, to właśnie do produkowania tych pudełek na cygara, a drewno no to właśnie na deski. No bo na razie tyle postawimy. Łącznie produkujemy 16 ton na minutę. Czyli ostatnia kwestia, jaka nam została, to wytworzenie właśnie... A może jeszcze nawet kapelusze? A, bawełna tutaj nie występuje, no to nie mamy jak to zrobić. No to dobra, to jednak wrócimy do kwestii właśnie wytwarzania cygar. Czyli normalnie byśmy potrzebowali te zakład rycerski, co wymaga właśnie Oberos. A w tym przypadku, że będziemy mieli tą specjalną kartę, to już nie. A, w ogóle taki okręg przemysłowy wytwarzania cygar, to myślę, że może nawet być tutaj. Właśnie w tym miejscu. To tak już bardziej ulepszę. Też postawię już to związek zawodowy. Jeszcze mi brakuje? O Jezu. Jeszcze mi coś tutaj brakuje. No dobra, no to zaraz to ogarnę. Czyli wrócimy jeszcze raz do przyrządka. Może jeszcze bym pokombinował z kolejną elektrownią na ropę. Tylko tak, właśnie ja tak już tutaj rozbudowałem, że nie ma możliwości wybudowania tutaj torów, co troszkę źle rozplanowałem to. A przy okazji eksplozja. Aha, tutaj. To proszę mi to zgasić, jazba. Dobra, to się tam ogarnie powoli. A my jeszcze raz tutaj wrócimy. Do przyrządka. Bo to tak właśnie się zastanawiam, aby coś tutaj wytworzyć właśnie w tej kategorii. Bo nam będzie po prostu brakować materiałów. W postaci na przykład pojazdy parowe. A one wymagają, i to niezmącznie wymagają właśnie prądu. A tutaj w ogóle... Kolejny elitarny klub bym postawił. Jak mamy możliwość taką. I jeszcze mała dzielnica. A na przykład ta. O, ruiny są. No to już to usuwamy. I teraz możemy wrócić do nowego świata. To już stawiamy. Kładziemy tą kartę i kładziemy tą kartę. Kolejna kwestia to właśnie... plantacje tytoniu. Także budynek tak się prezentuje. Czyli ta cała plantacja tytoniu. No i stawiamy plantację teraz. Też można tutaj uważać na te złoża, bo tutaj mamy bardzo fajne combo, jeśli mowa o złoto. A rośliny tak się prezentują, no to... Pospolity tytoń i tyle. Oczywiście to bardzo długo się wytwarza, taka jedna sztuka, więc potrzebujemy bardzo ogromne farmy pod to. Musimy dobudować oczywiście już magazyn. Ile już produkujemy? 9 ton, no to i tak to jest bardzo malutko. A jeszcze zanim w ogóle to rozpoczniemy tą produkcję, to jeszcze muszę postawić tartak. Czyli takie 4 sztuki wystarczą. Nawet bym tak to postawił już. No i zajmujemy się dalszą rozbudową tych farm.
Teraz tak my tutaj ładnie zakręcimy. The people celebrate your leadership. A, już nie mam stali na to. No dobra, to już to usunę. Czyli ile łącznie produkujemy? Na razie 16 ton. Jeszcze to musi ruszyć do końca. A to może bym jeszcze postawił tutaj kolejny magazyn. Oczywiście nie mam desek. Ale przecież deski wytwarzamy. No to przyspieszę czas, ale może i tak dostarczę tutaj już materiały. Czyli tutaj podpłyniemy. Okej, deski powoli mamy. Czyli już mogę postawić fabrykę cygar. Jest to ogromny budynek, jak sami widzicie. Ale uwierzcie mi, że warto. Że warto właśnie w to zainwestować. Czyli na razie tylko tyle mamy. Czyli tak, skończymy to odcinek, jak jeszcze tamten ładunek dojdzie z deskami. I może troszkę cegieł. Jeszcze tutaj tylko kwestie ogarnę. Czyli z tą ekspedycją. A, ty już tutaj dopłynąłeś, to dobrze. To ładujemy deski. I trochę cegieł. To teraz tutaj dostarczamy. Czyli fajnie, to już zaczęło pracować. Ale chyba nie wymagają jeszcze cygar, więc tutaj nie ma zużycia. A jaka jest łączna teraz produkcja? 20. A 10 zużywamy. A, ja po prostu tam tak budynek się prezentuje. Czyli tak się prezentuje właśnie fabryka cygar. A ja łącznie wytwarzamy 10 ton. No to nawet dobrze. Słaba karta. A, mamy tam tutaj naszą flotę. Tamten powoli jeszcze płynie. No cóż, troszkę mu czasu to zajmie. Czy w stanie się bawi jakiś okręt? Nie. Czyli nic tutaj nie mamy w tej kwestii. To mogę usunąć. To też. Uczeni? A jeszcze ich nie mamy odblokowanych, tych uczonych, to musimy zrobić, czyli musimy zrobić ciąg dalszy właśnie tej fabuły, ale może elektryka w końcu dostała materiały. Masz już tutaj mosiąc, tak poza tym? A, masz już, czyli mogę postawić fabrykę ramp. To tutaj damy. Wytwarzamy na plusie? Wytwarzamy już na spokojnie. A zużycie tego no jeszcze jest wysokie, ale jeszcze postawię jeszcze jeden taki zakład. Czyli kolejna fabryka tanu. No i w sumie teraz musimy czekać. Czyli tu też populacja się zwiększy. Też będziemy mieli już możliwość wydobycia złota. A co już tutaj wytwarzasz? No już pierwsza dostawa nawet jedzie. No. To już coś tutaj wyrówna się, czy nie? Okej, już tutaj rośnie. Dobrze, no to jeszcze wrócimy tutaj do Nowego Świata. Napłynąłeś, to fajnie. To dostarczamy materiały.
I troszkę bym ulepszył dzielnicę Oberos. Na przykład tutaj. I troszkę tu. Czyli jeszcze większy poziom naszej kolonii. Tylko jak tam pieczone banany, może tak sprawdzimy. A, już jest na minusie. Czyli będzie trzeba to zapewnić, a poncze? Też będzie trzeba zapewnić. Tortilla jeszcze jest ok. Kawa jeszcze jest ok. Czyli kolejny zakład. I jak tam banany? A, bananów to mamy bardzo dużo, no to mogę postawić spokojnie. Kolejny zakład taki. Dobra, to już pracuje. Mamy troszkę już siły roboczej. Czyli mogę postawić kolejne zakłady. Cielu na 7 wytwarzamy. No i na razie zróbmy mały test. Na właśnie cygara. Bo je i tak mamy zgromadzonych. Przecież mogę nawet myśleć. A, to może jeszcze by nie włączał właśnie tutaj do sieci dystrybucji tego towaru. Ale może bym coś tutaj. O. Na przykład to. Dobra, to niech to powoli się tutaj wytwarza, ta cygara. Powierzchnia magazynowa, no przydałoby się i tak większa. To troszkę to rozbudujemy jeszcze tak na koniec odcinka. A, może być nawet taki poziom, to jeszcze bym tylko dobudował. Pilsa. Czy tam właśnie nabrzeże? A może tutaj go bym postawił? No, jakoś tak to zostawię. Dobra, także mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. A jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. Jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć.